Szanowni Państwo, na dzisiejszym briefingu prasowym chcielibyśmy Państwa poinformować o kolejnych inwestycjach, które poczynione zostały przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami. Otóż zakupiliśmy teren miejskiego targowiska na ulicy Kosynierów Gdyńskich. Jest to bardzo charakterystyczne miejsce dla wszystkich Grudziądzan. Od 40-50 lat funkcjonuje na tym terenie targowisko miejskie. Do tej pory było one własnością PSS z Połem. Tak to zresztą się działo od 40-50 lat. Miejsce, myślę, że ulubione przez Grudziądzan. Trudno sobie wyobrazić Grudziądz bez funkcjonowania tego targowiska. Od wielu lat toczy się dyskusja o tym, aby to miejsce inaczej wyglądało, aby w to miejsce zainwestować, aby poprawić warunki dla handlu, ale także i warunki dla osób, które odwiedzają w każdy wtorek i piątek to targowisko. Wielokrotnie też radni Rady Miejskiej zwracali się do mnie z taką prośbą, były też interpelacje, aby podjąć działania, które zmienią wizerunek tego miejsca. Wielokrotnie spotykałem się z prezesem PSS z Połem, z panem Ryszardem Gryndą w tej sprawie. I w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach doszliśmy do porozumienia. PSSS z Połem podjęło decyzję o sprzedaży tego terenu. Jednocześnie zwróciło się do miasta z propozycją odkupu. Odpowiedzieliśmy na to pozytywnie, bowiem nie wyobrażam sobie, aby to miejsce miało inne przeznaczenie. Dla mnie priorytetem jest utrzymanie tam funkcji targowej, rozwinięcie i zmiana, tak jak powiedziałem, wizerunku tego miejsca. Być może będzie to wymagało pewnych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, ponieważ ten plan jest teraz bardzo sztywny dla tego obszaru, ale priorytetem jest utrzymanie funkcji targowiska. I w tym miejscu chciałbym podziękować panu prezesowi Gryndzie za tą inicjatywę, za to, że zwrócił się do miasta, dlatego, że uważam, że w przeciwnym przypadku, gdyby ta parcela trafiła w ręce prywatne, trudno by było utrzymać tam funkcję właśnie targowiska. Zatem podjęliśmy razem z MPGN-em decyzję o zakupie tej parceli. Do końca roku będzie tam funkcjonowało dalej targowisko prowadzone przez PSS z Połem. Od 1 stycznia prowadzenie przejmie MPGN. Oczywiście będziemy w międzyczasie przygotowywali projekty związane z przebudową tego miejsca. Jak Państwo wiecie, nie tak dawno przebudowaliśmy parking. Zostały tam jeszcze drobne rzeczy do wykończenia związane z zielenią, ale to już jest, to, można powiedzieć, pewien pierwszy etap rewitalizacji tego kwartału miasta. Niestety ta decyzja o zakupie spowodowała też pewne zmiany w przesunięciu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o projekty w MPGN-ie, związane między innymi z budową marketu Aldi, ale tu chciałbym wszystkich Państwa uspokoić. Aldi powstanie na Rządzu, trochę w innej formule. Tutaj o szczegółach będzie mówił prezes Leszek Czapleski. Niemniej musieliśmy wybierać pewne priorytety i tym priorytetem, jeżeli chodzi o przeznaczenie środków na tym etapie, w naszym zdaniem był właśnie zakup tej parceli na ulicy Kosynierów Gdyńskich. To tyle, to proszę pan prezes Czapleski dalej o szczegółach. Tak, jak pan prezydent Państwu tutaj wyjaśnił, musieliśmy podjąć decyzję o przesunięciu naszego planu inwestycyjnego i zdecydowaliśmy, że parcelę, która była przeznaczona na budowę Aldi, sprzedamy wprost, wykorzystując zapisy umowy o pierwszeństwie prawie pierwokupu, i z tego prawa pierwokupu Aldi skorzystało i wybuduje ten supermarket samodzielnie. Z uzyskanych środków jesteśmy w stanie
spłacić i zapłacić dużą część sumy, która właśnie jest wymagana w przypadku zakupu targowiska na ulicy Kosynierów Gdyńskich. No, decyzja była jedna z trudniejszych. Państwo się na pewno domyślacie, że nie była to łatwa decyzja. Musieliśmy wybierać spośród całego portfela inwestycji. Natomiast wydaje nam się, że to jest najbardziej racjonalna i słuszna decyzja, ponieważ po pierwsze ta inwestycja i tak zostanie zrealizowana w oparciu o inny kapitał prywatny. My odzyskujemy środki i to nawet w bardzo dobrej cenie, to od razu też bym chciał podkreślić. I no, te środki umożliwiają nam zakup właśnie targowiska. Patrząc bardziej tak tutaj już strategicznie na zarządzanie targowiskami w Grudziądzu, to chciałbym podkreślić, że ta decyzja ma również takie bardzo pozytywne czynniki z tej strony, ponieważ jak Państwo wiecie, my zarządzamy targowiskami w Grudziądzu na ulicy Paderewskiego, na ulicy Łęgi, na Wiślanej. To są te główne targowiska, jeżeli chodzi na sportowców. I to duże targowisko, to można powiedzieć takie największe w mieście, czyli targowisko dotychczas właśnie zarządzane i prowadzone przez PSS z Połem, zawsze gdzieś tam wpisywało się w taką historię i no, mieszkańcy, podejrzewam, nie wyobrażają sobie, żeby doszło do likwidacji tego targowiska. W ślad za tym, no, to był taki dodatkowy czynnik, abyśmy tutaj uniemożliwili wejść prywatnemu właścicielowi w posiadanie tej nieruchomości i nie daj Boże doprowadzić do likwidacji tego targowiska, więc no, trzeba było szybko podejmować decyzję i szybko dążyć do tego, aby podpisać odpowiednie umowy przedwstępne i zagwarantować sobie już nabycie tej nieruchomości. Jak Państwu na początku też mówiłem, chodzi też o to, że my kupując to targowisko będziemy o wiele łatwiej mogli zarządzać tymi targowiskami poprzez właśnie bardziej skuteczne przede wszystkim planowanie tych dni targowych, tak? Będziemy mogli również troszeczkę inaczej koszty rozkładać, jeżeli chodzi o zarządzanie targowiskami. W planach jest między innymi przeniesienie targu, klego targu z targowiska Paderewskiego, gdzie tam już powoli zaczęliśmy się nie mieścić, taką dużą popularnością się cieszy. Postanowiliśmy, że prawdopodobnie przeniesiemy właśnie na targowisko przy ulicy Kosynierów Gdyńskich. Jest szereg pomysłów, aby faktycznie to targowisko na Kosynierów Gdyńskich no, stało się takim z powrotem takim dużym centrum właśnie handlu targowego. Myślę, że naturalnym, ja mam zupełnie wypowiedź, naturalnym ruchem będzie też przeniesienie giełdy, która odbywa się na Olimpii właśnie na targowisko przy ulicy Kosynierów Gdyńskich, a będzie to też z punktu widzenia funkcjonowania bardziej racjonalne. Tak, pan prezydent wspomniał, tych pomysłów jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o właśnie o te nowe możliwości, które się tworzą w postaci nabycia tej nieruchomości. My się cieszymy, bo tak po pierwszej analizie no, trzeba było naprawdę tutaj przysiąść i zastanowić się głębiej, bo przede wszystkim zależało mi na tym i koledze na tym, abyśmy nie uszczuplali środków, które są przeznaczane na remonty, na remonty elewacji, na remonty klatek schodowych, tak? Czyli to z tego budżetu mieszkaniowego, który jest właśnie na zasób, nie chcieliśmy nic uszczuplać. Stąd myślę, że jedyna właściwa i mądra decyzja o właśnie przesunięciu tych środków i tym bardziej, że mówię, ten cel dodatkowy realizujemy bardzo dobrze i z drugiej strony ten cel podstawowy i tak zostanie zrealizowany, ale już przez inwestora prywatnego. Za jaką Państwo kupiliście to targowisko? Nie, oczywiście no, kwota jest jawna, my nie możemy tutaj nas... 3,5 miliona złotych to jest kwota za to targowisko, którą MPGN zapłaci PSS POM. Dobrze, a co oznacza to dla osób handlujących na tym... Ja myślę, że oznacza na tą chwilę tyle, że na pewno będziemy chcieli przeprowadzić tam w pierwszej kolejności takie prace no, troszeczkę naprawcze, ale czekają
sprzedających i też kupujących. Myślę w dłuższej perspektywie też takie pozytywne zmiany, bo będziemy musieli przeprowadzić inwestycje, troszeczkę uporządkować ten teren. No on po prostu potrzebuje, no, każdy z nas na tym targowisku bywa, więc teraz myślę, że taki jest duży dystans pomiędzy tym, jak wygląda parking przed tym targowiskiem w porównaniu do tej nieruchomości, na której usytuowany jest. Więc tak, jeżeli chodzi o opłaty, to opłaty będziemy musieli skalkulować, tak, także to na pewno będzie wymagało tutaj spojrzenia. Z tego, co się orientuję, to te opłaty na targowisku chyba są wyższe, ale nie chciałbym tutaj, żeby Państwo mnie trzymali za słowo, natomiast jak dobrze się orientuję, to one są wyższe niż na targowiskach miejskich, te pozostałych. My to oczywiście jeszcze dokładnie sobie sprawdzimy. Niemniej te opłaty będą równe, tak, na wszystkich naszych targowiskach będziemy chcieli też doprowadzić do takiej sytuacji, żeby jednak te dni targowe nie nakładały się w tak dużym stopniu, żeby to troszeczkę może inaczej rozłożyć, ale też tutaj potrzebne są szereg konsultacji właśnie ze sprzedającymi, bo to oni też podejmują wspólnie z nami decyzję, kiedy warto targować, w którym miejscu. Także też tutaj absolutnie chciałbym uspokoić, nie będzie tutaj żadnych nerwowych ruchów, dużych zmian. Myślę, że trzeba się spotkać ze sprzedającymi. Wiem, że dzisiaj jestem też po rozmowie krótkiej, takiej telefonicznej z panem, który zarządza targowiskiem na ulicy Kosynierów. Mamy w przyszłym tygodniu spotkanie, też omówimy szereg szczegółów. Także myślę, tak naprawdę szczerze i uczciwie, że wyjdzie to tylko i wyłącznie na dobre, no przede wszystkim miastu. Ja jeszcze raz chciałbym podkreślić ten podstawowy cel, którym się kierowaliśmy tutaj wspólnie z panem prezydentem. On miał za zadanie przede wszystkim zabezpieczyć ten teren dalej dla targowiska miejskiego. Już to powiedziałem, priorytetem moim, także MPGN dostał takie zadanie i jest utrzymanie tej funkcji targowej. Co nie oznacza, że mogą być tam jakieś korekty zrobione w planie przestrzennym, bo tak jak powiedziałem, on jest dosyć sztywny, ale nie wyobrażam sobie, aby to miejsce, można powiedzieć, kultowe dla wielu Grudziądzan, gdzie od prawie 50 lat jest prowadzone to targowisko miejskie, miało inne przeznaczenie. Gdybyśmy nie zrobili tego działania, które podjęliśmy, no to istniało ryzyko, że trafi to do rąk prywatnych, a wtedy funkcja mogłaby być, no powiedzmy, dowolna. Za jaką kwotę spółka sprzedała teren na rządzie? Niespełna 2 miliony złotych. Niespełna, tam niewiele brakuje, niespełna 2 miliony złotych. Naprawdę cena jest bardzo dobra w porównaniu do nieruchomości sąsiednich i tych transakcji. To jest naprawdę duża zwyżka. Też staraliśmy się, no, żeby ta kwota była jak najwyższa, no, nie ma się tutaj co oszukiwać. Także jesteśmy też zadowoleni z tej transakcji, też chciałbym to podkreślić. I jedynie co mogę przekazać, bo no, wiążą nas niestety, ale zapisy umowy, jeżeli chodzi o zachowanie tajemnicy, ale jestem o tyle mogę przekazać, że tutaj upoważniony do przekazania od przedstawicieli Aldi, że w przyszłym roku na pewno ten obiekt powstanie, także to mogę też, myślę, że to jest też bardzo dobra informacja. A skąd ten region pozyska tą różnicę między tymi dwoma, tymi 3,5 milionami tutaj? Tak, więc jak Państwo się domyślacie, no trzeba było tutaj usiąść też troszeczkę do naszych planów sprzedażowych, stąd też no, mieliśmy od Państwa kilka pytań, od Państwa dziennikarzy, dlaczego sprzedajemy jakieś też nieruchomości, no między innymi właśnie dlatego też te środki były generowane po to, aby obsłużyć tą płatność, ale chciałbym też jeszcze podkreślić, że zabezpieczając płynność finansową spółki, te płatności są przewidziane w ratach. Także też to nie jest tak, że tutaj jest w sposób jednorazowy tą płatność dokonujemy. No i co ważne, już pierwsza rata została przez nas zapłacona, także też cieszymy się, że tutaj udało się to fajnie finalizować.